Witam Was, kochani moi. W stopniowym mrozie, w samochodzie nieogrzewanym, gdzie jest pełno śniegu, jest mróz, bardzo zimno, synem. Jesteśmy ludźmi niebogatymi, niezamożnymi. Nie stać na to nas, żebyśmy mieli jakiś kąt własny, na własność czy cokolwiek. Po prostu jesteśmy skromnymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy. No, nie jesteśmy w stanie na tą sekundę sami sobie pomóc ze względu na to, że po prostu no, nie mamy takich możliwości, nie mamy i finansowych, i fizycznych. Nie mamy gdzie się wykąpać, nie mamy gdzie się ugrzać. Grzejemy się kątem, czy to w sklepie, czy w innym jakimś lokalu użytkowym. Ktoś grzeczny, z dobrego serca kupi nam jakąś herbatę, żeby się rozgrzeć, czy jakąś ciepłą zupę. Jeżeli trafimy, załóżmy, do baru czy gdziekolwiek. Potrzebujemy po prostu od dobrych ludzi, którzy mają serce i którzy wiedzą, co to jest bieda i po prostu umią docenić i zrozumieć przede wszystkim ludzi, których spotkało nieszczęście, życiowe nieszczęście. Ja na tą sekundę mieszkałam. Na tą sekundę. Przez 36 lat tu na Jeżycach.